Cześć, witam wszystkich z tej strony, oczywiście Marecki i zapraszam was na kolejny odcinek z Farminga 22, sezon drugi, oczywiście na mapie Osada, polskie maszyny, polskie klimaty i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, na ostatnim live'ie nie wiedziałem co robić, no i jeden z moich widzów zasugerował, żeby robić kontrakty i w sumie miał 100% rację. Ponieważ mi to wyleciało z głowy, także na poprzednim live zrobiliśmy sobie bora dla krów, zrobiliśmy sobie właśnie kontrakty i to nawet dwa. I słuchajcie, tak jak właśnie powiedziałem, że skoczymy do kolejnego miesiąca, czyli już to zrobiłem poza odcinkiem, poza live'em, także mamy wrzesień, tutaj nam, jak tutaj rośnie rzepak, rzepak nam ładnie rośnie, a my będziemy lecieć dalej z kontraktami, także słuchajcie. Skoczyłem do tego miesiąca i już wam mówię, jaki mamy kontrakt do zrobienia. Mam nadzieję, że on tutaj jeszcze jest. Tak. Kultywowanie pola. Czyli dzisiaj mamy kontrakt za 5425 euro. Pole numer 25. Także wypożyczymy sobie przedmioty. Tyk. No i lecimy na pole numer 25. Dobrze. Także mamy, słuchajcie, mamy John Deere'ka. Ile to jest? 6230R. No i do tego kultywator. Także teraz sobie wskakujemy. Podpinamy. Także taki, słuchajcie, króciutki odcineczek. No i tak to będzie wyglądać teraz, przynajmniej do kolejnych żniw na naszym polu. No bo tak, kasiorkę trzeba zarabiać. No ja teraz nie mam za bardzo z czego, czyli no zostały tylko kontrakty. No bo też można przewinąć czas do co? O rany. Zobaczcie, co tu się odwala. Co tu się stało? Ale jaja. No i teraz tak, czy to jest błąd gry, czy to jest po prostu błąd mapy, nie? Ale ja jak berety. Słuchajcie, czekajcie, chyba mi się to za bardzo wbiło, jak sobie może cofnąć. Oj, nie mogę go cofnąć. Słuchajcie, muszę zrobić małe oszukaństwo, bo zobaczcie, to on tu jest wbity w ziemię i to może być ten problem. Spróbujmy go podnieść. No, zobaczcie, nawet go nie mogę sam go ruszyć ręcznie. Kurczę. Może być tak, że nie wykonamy tego zadania. Niedobrze. Dobra, podepnijmy go jeszcze raz. Może wyskoczy z tej ziemi. Jakoś się tak dziwnie zbugował, no wiecie co? Tego to się nie spodziewałem. No. Puściłbyś go. Jest, udało się. Ale zobaczcie, gdyby nie super siła, dupa zbita. Ale słuchajcie, to też może być wina mapy, nie? Dobra, także słuchajcie. Popatrzmy jeszcze, czekajcie, bo nie wiem, gdzie mam jechać. Pole numer 25, tak? Pole numer 25. To pole jest. A, to na którym robiliśmy żniwa owsa wczoraj. Wczoraj, bo dzisiaj jest oczywiście niedziela. Dzisiaj jest poniedziałek dla mnie, jak nagrywam. A w niedzielę był live. Także dla mnie wczoraj, dla was w niedzielę. Kilka dni temu. Że słuchajcie, tak to będzie wyglądało do praktycznie naszych kolejnych żniw tutaj na tym na tej mapie. A żniwa owsa dopiero w przyszłym roku. Także po prostu będziemy sobie skakać, nie? Jakiś kontrakt, czy pójdźmy miesięcznie. No w tym miesiącu akurat tylko jest jeden taki dosyć fajny, bo za 5000. Takich mniejszych kontraktów tam za 1000 nie będę brał. Takie no, około 5000 wzwyż, nie? No tak za, powiem tam, 500 czy tam za 1000 euro, no to szczerze to mi się nie chce robić takich małych kontraktów. Wolałbym takie coś właśnie większego, jak czego dzisiaj tyle. Na live były właśnie dwa kontrakty, tam jeden nawet za 6000, belowanie trawy na kiszonkę.
to było bardzo dobre, bo kurczę, no na tym zarobiłem troszeczkę. Bo jeszcze tam chyba ile tam mi się udało? Chyba 6 bel sprzedać jako dla siebie, nie? Także to na tym zarobiłem tutaj. Czekajcie, dobrą stronę? Tak, dobrze. Potem właśnie był drugi kontrakt, tutaj robiliśmy sobie żniwa owsa na tym polu, gdzie chciałem gdzie chciałem chłopu ukraść słomę. No i zobaczcie. Sorki, mam nadal jakąś chrypę wielką. Ten, kto oglądał live'a, to wie, co ja tutaj chciałem odwalić. Ja tutaj chciałem zrobić oszukaństwo. Czekajcie, weźmiemy sobie... Zrobimy taki myk tutaj. Zaraz wam powiem dokładnie, kto nie oglądał, co ja tu chciałem zrobić, tylko sobie ustawię jeszcze GPS-ka też, żeby było w miarę fajnie równo. Chyba to na pole sąsiada. Dobrze, sprawdźmy jeszcze tak. Wykryj szerokość 6 metrów. Dobra. Więc słuchajcie, tutaj robiliśmy sobie na ostatnim live właśnie żniwa owsa. I tutaj nasz zleceniodawca chciał, żeby tylko ten owiec skosić, wiadomo. No i sprzedać zboże, nie? No to tam, wiadomo, ze zboża troszeczkę zarobiłem. Ale tak mówię, no szkoda mi tej słomy, nie? Mówię, kurczę, może zrobię tak, że ja tą słomę tutaj wezmę, jak to się mówi, no, usypię w kopki. Zbeluję no i sobie sprzedam, no bo szkoda, nie? No i tak zrobiłem. Słoma nie była, jak to się mówi, no, poszatkowana. Wypożyczyłem cipmę. Przyjechałem na pole, no i niestety dupa. Nie mogłem chłopu ukraść tej słomy, pokazał mi się monit, że pole nie należy do ciebie. O. I teraz zobaczcie, jest nowy save, wgrałem grę i tej słomy nie ma. A jak sobie zobaczycie na live, ona tutaj była ułożona. Ja później zmieniłem na sieczkarnię, jak już sprawdziłem, że nic z tej słomy nie mogę zrobić. Także niestety nie udało mi się tej słomy chłopu ukraść. Także dupa. Szkoda, bo też bym troszkę na tym zarobił, no ale niestety nie udało się. Ale no nic. Przynajmniej sprawdziłem, że tak nie można, także następnym razem nie będę kombinował. Kurczę, nie lubię tak przy tym tutaj drzewka jeździć, bo nic nie widzę. Tak latam kamerą w te i we w te. Tak standardowo zrobimy sobie tutaj, wejdziemy sobie dookoła. Zrobimy taką obramówkę, jak to się mówi, no ale na dół. Czasami kurczę nie działa ten przycisk V. Nie wiem czemu, klawiatury w sumie nie zalałem tym drinkiem nieszczęsnym kilka tygodni temu. Tylko kurczę myszkę sobie zalałem, a klawiatura już coś mi szwankuje. No i tak powiem wam, że na kontraktach to w sumie najlepiej robić takie właśnie albo jakieś żniwa, albo właśnie prasowanie na przykład trawy na kiszonkę, bo zawsze tam zostaje tego troszkę więcej, że ten zysk z tych zbóż czy z tej kiszonki zrobionej idzie na nasze konto. A tutaj, no tutaj nie ma czegoś, co mogę sprzedać, nie? Tu jest tylko wypożyczenie maszyny, gdzie się mi zabiorą tam kilka setek za to. No i tyle. Dostanę tylko kasę za skultywowanie pola, nie? Nic nie będzie ekstra. Ale mówię, no pięć koła nie jest źle. Jak wpadnie, to będę miał ponad 40 tysięcy. No to słuchajcie, już będę mógł jakieś pole kupić, także będzie spoko. Zobaczmy, czy się zgra z GPS-em. Nie. Nie zgrało się, dobra. To nic. Później się zrobimy tak, żeby się zgrało. No i taki plan, słuchajcie. Taki plan jest na dzisiejszy odcinek. Tylko właśnie kontrakt. Kultywacja tego właśnie pola. I... No i co? No bo to będzie odcinek oczywiście w środę. Następny, no to będzie live. W live w niedzielę około godziny 8, no tak między godziną 8 a 8:30, no zależy jak tam wstanę w tą niedzielę, bo to też w niedzielę wcześniej rano nie za bardzo mi się chce wstawać.
ale i tak z reguły o 7 wstaję, także u was około 8 godzinki, maksymalnie 8.30, no to będziemy odpalać live'a, jak zawsze w niedzielę, no chyba, że jest jakieś święto, no to wtedy nie. No i też powiem wam, że w sumie, czekajcie, nie, w luty jeszcze jest spoko, ale w marcu będę miał tydzień wolnego, nawet ponad tydzień, nie, dwa tygodnie, tak, także dwa tygodnie nie będzie mojej aktywności na kanale. Będzie kilka odcinków nagranych do przodu, sobie zobaczycie, a później będę musiał nadgonić, także mała przerwa będzie. No niestety wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie mnie. O, teraz mogę sobie z kamery pojeździć, skoro jedzie na GPS-ie, czyli z kamery wewnętrznej sobie możemy pośmigać. Powiem, że to pole 25 takie dosyć fajne, wielkościowo. A kiedyś przyjdzie czas, że je kupimy. No i kurczę, zobaczcie. Kto ogląda, to wie, czasami jak wchodziłem w ten, właśnie w kamerę środkową, to tak miałem takie głupie ścinki. Nie wiedziałem, od czego to zależy. Myślałem, że właśnie, no też ustawień graficznych, wiadomo, nie? Ale też tak myślałem, że może przez to, że Giant zrobi jakieś aktualizacje. Serki, musiałem się napić kawy. Więc tak. Bawiłem się też Wiedźmina ostatnio. No i kurczę, próbowałem tam poustawiać te ustawienia pod tego ray tracinga, bo tak coś mi to nie śmigało tak, jak należy. Poszedłem do wniosku, że spróbuję zrobić reset moich ustawień graficznych w NVIDII. Czyli powrót do ustawień systemowych, bo wcześniej sobie robiłem tak, gdzieś tam na YouTubie znalazłem, jakiś gościu tam opisywał, żeby poustawiać to pod FPS-y, zmniejszyć tamto i tak dalej, i tak dalej. Tak miałem ustawione. W sumie jakoś to śmigało, nie? Ale wyszedł Wiedźmin. No i kurczę, jak włączyłem ten ray tracing, no to FPS-y z 80 spadły mi na 30 średnio, nie? Że masakra. A mówię, kompa, nie mam takiego złego. Także mówię, kurde, coś tu jest nie tak, nie? No i tak wczoraj zrobiłem tak reset mojej karty graficznej, się tych ustawień w NVIDII. No i słuchajcie, reset NVIDII, wszedłem w ustawienia tam, gdzie można sobie suwakiem ustawić na performance, quality albo na wypośrodkowane. Wypośrodkowane nigdy tego nie używacie, bo to jest gówno. Dałem sobie na performance, czyli na wydajność. No i słuchajcie, wchodzę w Wiedźmina, to mam od razu około 15 FPS-ów więcej, nie? 30, zrobił mi się 45. Aha. Teraz patrzę na farmingu, stabilne 60. Gdzie wcześniej mi się tak wahało, tak około 50 miałem FPS-ów, nie? Teraz nawet nie pyknie. Czyli te ustawienia, które tam na YouTubie znalazłem, no to można sobie w buty wsadzić. Przynajmniej w moim przypadku. Ale tak tylko mówię, z ciekawości, nie? No ze świata farminga w sumie nic się nie dzieje takiego. Też mówiłem na live, że tam ostatnio patrzyłem właśnie na stronkę Giantsa. Tam w nowościach dodali tylko patch do DLC Platinum, który tam no dużo w sumie nie zmienia. Tam dodali jakieś dwa budyneczki. Jakiś tam chyba młyn czy coś, no nie wiem, nie chcę jakieś głupoty strzelić, no bo nie pamiętam. Wiem, że tam coś dodali, jakieś statyczne budynki. No i w większości tam naprawa jakichś błędów, pomniejszych, większych. Także nic specjalnego. Nie robiłem żadnego z tego materiału, także nie ma sensu. Jak się pojawi taka jakaś większa informacja, no to wtedy zrobimy jakiś taki króciutki odcineczek, żeby wam przedstawić właśnie najświeższe nowości. Poczekajcie chwilę. Nie no, słuchajcie, tak to jest. Do samego rana męczy mnie, kurczę, kaszel. Ja nie mam innej możliwości, tylko nagrywam wcześniej rano. Akurat teraz jest u mnie godzina 6.24. Mam jeszcze pół godziny, jeszcze chcę właśnie tak dokończyć tutaj to pole. I jeszcze będę chciał zacząć może już robić tą nieszczęsną łódkę na tym sezonie pierwszym. Także taki jest plan.
A czasu mam niewiele, bo o 7 muszę budzić dzieciaki do szkoły. Także. Ale zrobimy. Ta łódka, podejrzewam, nie będzie aż tak czasochłonna jak ten roller coaster, nie? Kto oglądał, no to widział, że kurczę, zajęło mi to 10 etapów. Słuchajcie, muszę na chwileczkę sobie wyciszyć jeszcze raz mikrofon, bo ponieważ męczy mnie, kurczę, katar. Także teraz na chwileczkę mam zamilknę, tylko sobie tutaj ustawię tego John Deere'a, niech sobie jedzie. Dobra, 5 sekundek i wracam na eter. Dużo lepiej, tylko troszeczkę mi się tutaj zjechało, ale to nic. Nie da się kierować i, jak to się mówi, dmuchać w papier, nie? Kurczę, powiem, że myślałem, że szybciej mi z tą kultywacją tutaj zejdzie, bo to, tak mówię, taki spoko, nawet dosyć szeroki ten kultywator. No a to pole jest takie, no naprawdę dosyć spore. Ale to jeszcze zostało na mile, może kilka przejazdów i będzie spoko. I też patrzcie, jaka tu jest górka. Jaka to jest górka taka spora, a ten John Deere tutaj nam bardzo ładnie ciągnie. Jest kontrakt zrealizowany w 62%. No to jeszcze parę przejazdów i mamy z głowy. Też kurczę, nie wiem, bo po niektórych kultywatorach, nie wiem, właśnie tutaj, bo to jest mapa od modera oczywiście. Ale gdzieś ja to grałem, chyba na brzozówce grałem, czy tutaj? Kurczę, nie pamiętam. Ale było tak, że wziąłem jakiś kultywator, no i po kultywacji takiego właśnie pola, gdzie coś tam sobie rosło, no była tekstura gleby czarna, nie? No i to było dosyć fajne, to mi się podoba. Ale właśnie po tym jest takie tak jakby ściernisko zostaje, nie? Też ciekawi mnie jedna rzecz. Czy to tam było 62%, nie? Że wykonane. Czy ja tutaj muszę naprawdę każdy kurczę, no jak to się mówi, centymetr pola skultywować? Na przykład zostanie jakiś tam pasek w środku i okaże się monit, kontrakt wykonany i tyle, nie? Podejrzewam, że tak będzie, tylko ciekawy jestem, ile tego pola nam zostanie. No zaraz zobaczymy. Także słuchajcie, tyle będzie na dzisiaj. Ja sobie oczywiście przewinę do kolejnego miesiąca, zobaczymy, jaki tam będzie kontrakt, będzie jakiś kiepski. No to będę leciał dalej, aż trafię taki właśnie około 5000. Kontrakcik, może jakiś tam będzie oprysk. No i ciekawi mnie taka rzecz, czy zimą ja będę mógł robić kontrakty w lesie. Bo na DLC-ku na lesie, na mapie Silver and Forest jest taka opcja, że można właśnie brać kontrakty i jakieś tam, nie wiem, chyba wycinać drzewa czy coś. Ciekawy jestem, czy na mapie właśnie od moderów, wcześniejszych map, gdzie no ta mapa wyszła dużo przed wydaniem tego dodatku Platinum, czy będzie taka możliwość, nie? Bo w sumie, jeżeli nie będzie, o, 72%, bo jeżeli takiej możliwości nie będzie, no to co, zrobimy akcję może odśnieżanie, jeżeli będzie... Jeżeli będzie śnieg oczywiście. No i tyle. I będziemy skakać do wiosny, nie? A się znowu jakiś kontrakt fajny pojawi. A jak w sumie... też nie, oczywiście nie będę robił tych kontraktów cały czas. No tutaj mi już dochodzą wiadomości. Bo w miarę rozwoju, wiadomo, gospodarki dojdą jakieś tam zwierzątka, także będzie co robić innego w takim czasie, gdzie właśnie sobie wszystko będzie rosło. Zobaczymy, słuchajcie, czas jest. Na ten rok nie jest w ogóle planowane wydanie Farminga 20, nie wiem, 5? Jaki mamy rok? Trzeci? No to w tym roku nie będzie na pewno. Może w przyszłym, ale też wątpię, już mówiłem na ten temat, że wątpię, żeby w przyszłym roku się pojawił farming. Stawiamy na 2025. Niestety.
ale zobaczymy. Może mnie zaskoczą, tak jak mówię, mi to się bardziej wydaje, że tutaj chodzi o pieniążki, także. Także dopóki farming na nim zarabia, dopóty ten farming nowy się nam nie ukaże, nie? Dojrzewam, że jak przestaną zarabiać takie dobre pieniążki, to wtedy będzie wypuszczony kolejny. Tylko mówię, no będzie pytanie takie, co oni w tym kolejnym farmingu dodadzą z nowości. No to już by się przydała ta gleba 3D, kurczę, pamiętam jeszcze. No, Kador, w sumie nie wiem, kiedy ten Kador w ogóle wróci, coś tam słyszałem, że niby w lutym, czyli już niedługo. No słuchajcie, w sumie jak oglądacie ten odcinek, to jest właśnie 1 luty, także może akurat jest, to jest ten dzień, gdzie Kador wrócił na kanał. Ale tak mówię, tak sobie przypomnę, bo oglądałem w sumie u Kadora wszystkie odcinki, to on już chyba 15 czy w 17. 15 jest na pewno, ale w 17 na pewno już wspominał, że on by już chciał w 19 tą fizykę gleby, nie? Zobaczcie, mamy, kurczę, farming 22, rok 23 obecnie. No i tej fizyki gleby nie ma, nie? Nie ma i nie zapowiada się, żeby cokolwiek było. Także. No zobaczymy. Ale powiem wam, że co do Kadorka, no to chłop sobie naprawdę dużą, długą przerwę zrobił. Ostatni odcinek jego wyszedł w tamtym roku w czerwcu, farminga 22, no i do tej pory go nie ma, nie? Naprawdę musiał się przejeść tym, kurczę, YouTube'em. Zresztą nie ma co się dziwić. Nie ma co się dziwić, bo chłop nagrywa tyle lat. Praktycznie robi jedno i to samo, tylko że w nowszych farmingach, nie? Ale jeżeli chodzi o zasady działania, o prace wykonywane na polu, to jedno i to samo, nie? Każdemu się w końcu należy jakiś odpoczynek. Tylko żeby wrócił, bo szkoda, nie? Szkoda jego pracy, twórczości. Wszystkich, kurczę, tych, co go obserwują. No dobra, ile my tu mamy tego? Jeszcze nie jest podane. Chyba, że sobie, a dobra, w sumie już nie będę patrzył, ale to już będzie końcóweczka, podejrzewam. Tak powiem, że jak wpadnie nam teraz 5 koła, to będzie ponad 40 tysięcy. To też trzeba się pokusić jakieś nowe pole. Może jeszcze kupię takie pole, gdzie jeszcze mi się jakieś żniwa trafią. Ale to już, słuchajcie, to już będzie na live'ie. To już będzie na niedzielnym live'ie, także oczywiście zapraszam. Tak w niedzielę można ten progres podgonić. A w środę tak tylko taka o mała, szybka akcja, nie? Chociaż nawet dzisiaj powiem wam, że kurczę, myślałem, że szybciej z tym pójdzie. Ale tak, akurat do pół godzinki, także idealnie. Podejrzewam, że tak, tutaj dojdę do końca. I zrobimy jeszcze jeden, drugi tutaj ten paseczek i to będzie tyle. I podejrzewam, że już powinno mi ten kontrakt zaliczyć. 92%, no zobaczcie, już mamy 92%, także jeszcze 8% do końca. Także akurat podejrzewam, że ten jeden pasek tam dojedziemy do góry i będzie finito. A reszta trudno. Jak mi kontrakt zaliczy, no to zaliczy. Nie będziemy się tutaj już męczyć, żeby tam resztę wyrobić, bo to i tak nie ma sensu. Nic to nie zmieni. No i podejrzewam, że właśnie taki pasaczek tutaj z prawej strony to nam zostanie. Że kurczę, też robiłem live'a w niedzielę z SnowRunnerka, no tam ta fizyka gleby, nie? Aż za, no tutaj taki bym nie chciał, tutaj to byłaby zbyt hardkorowo by to było. Ale też zobaczcie, jak tutaj pracują te. No fajnie jest to zrobione, fajnie, tylko kurczę, no brakuje tej tutaj fizyki gleby, nie?
Inne też pracują, te, zobaczcie, wszystkie te tutaj te płozy, te, które tam w tej ziemi, tej ryją, to wszystko ładnie pracuje tak jak powinno. No to jest, kurczę, to jest farming, no. Nie ma sobie równych, przynajmniej na dzisiaj. Na dzień dzisiejszy. No, słuchajcie, pomyliłem się. Zjechałem do końca i jeszcze mnie zaliczyło. No dobra, no to jeszcze jedziemy. Jeszcze jedziemy, dopóki nie zaliczymy tego kontraktu, bo tu już dużo nie zostało. No powiem wam, że zdziwiony jestem, bo myślałem, że już mi zaliczy, a tutaj jeszcze nie. O, jest, dobra, słuchajcie, i tyle. Tyle, mamy kontrakt zrealizowany, dobra, to już tutaj dojedziemy do końca. Także słuchajcie. Będziemy oczywiście kończyć na dzisiaj. Wystarczy tej kultywacji. Jasiorka zaraz spadnie, zaraz kontrakt sobie odbierzemy, tylko już tutaj już dojadę do końca, już nie będę taki, nie? Tym John Deerkiem. Dosyć fajny sprzęt. Oczywiście mogłem wziąć swój na ten kontrakt, tylko że akurat nie mam tego. Nie mam kultywatora. Ale nawet gdybym miał, to mimo tam szerokość miałby tam ze 3 metry, to bym tutaj spędził dwa razy tyle czasu, to bez sensu. A tak mamy możliwość sobie pojeździć czymś innym. Dobra, słuchajcie. Stop. Oddajemy kontrakcik. Te kontrakty tutaj. Ukończony. No, odjęli mi 600 stówek, czyli 4800 do kieszeni. Tyk. Dobra, no i zobaczcie, to zostaje nam zbiór plonów za 4. Wiecie co? Jak będzie mi się nudzić, ja sobie to jeszcze wykonam. To jest na polu 78. 400 plus coś tam bym jeszcze zarobił za jur. Które to pole? 78. 78. Gdzie to pole 78? Tutaj. Dobra, ale jak już coś, to ja sobie też jest sorgo. Ja sobie to zrobię poza odcineczkiem. Dobra, słuchajcie. Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za obecność. Dziękuję za oczywiście wszystkie lajki, subiki. No i zapraszam na kolejny odcinek z Farminga, czyli okaże się w niedzielę, czyli w sobotni, niedzielny live około 8:30. O, między 8 a 8:30, także od razu serdecznie zapraszam. Na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, życzę miłego dzionka i do następnego. Cześć, cześć.